Ze mną już na antenie, na łączeniu telefonicznym, pan Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, ale od razu sprostowanie. W tej chwili pracuję w Uniwersytecie Rzeszowskim, w Instytucie Nauk o Polityce. To troszkę się zmieniło od naszych ostatnich rozmów. Przepraszam za ten bardzo... Nie szkodzi. Panie Macieju, oczywiście chciałam zapytać przede wszystkim o to, co dzieje się w tej chwili w Afganistanie. Wczoraj Jens Stoltenberg powiedział, że siły sojuszu nigdy nie zamierzały zostać w Afganistanie na zawsze. Stany Zjednoczone też wydają się tutaj jakby utrzymywać pewną linię. Czy z USA i sojusznicy nie zdawali sobie sprawę z tego, że nie przypuszczali, że wycofanie sił z tego miejsca doprowadzi do takiej katastrofy, bo chyba można to nazwać katastrofą. No tak, oczywiście prawdą jest to, co mówi szef NATO, że nie zamierzali zostawać tam na zawsze, to jest oczywiste, no ale problemem jest to, jakie cele sobie stawiał sojusz działając w Afganistanie. No więc tutaj kwestia jest właśnie tych celi, dlatego że pan prezydent Biden stwierdził ostatnio, że celem nie była demokratyzacja, tylko powstrzymanie talibów przed zamachami terrorystycznymi, więc jeżeli taki był cel, no to nie wiem, czy on został zrealizowany, skoro talibowie przyjmują władzę w Afganistanie. Nie wiem, czy to będzie wiązało się z zamachami terrorystycznymi, no ale jakby głównym tutaj priorytetem obecności w Afganistanie Amerykanów najpierw było zwalczanie Bin Ladena i ściganie go, no a potem przyłączyli na kolejny cel, czyli walka z Talibanem. No i z tym tak zwanym Talibanem nie wygrali, więc nie osiągając celu, wycofują się, no to jest to jednoznaczna porażka. I teraz no właśnie takie tłumaczenia, że no nie mieliśmy tam zostawać na zawsze, czy właśnie naszym celem nie była demokratyzacja, gdzie przecież bardzo często wybrzmiewało to w wypowiedziach poprzednich prezydentów, właśnie ten cel demokratyzacji, stabilizacji przynajmniej. No więc to troszeczkę jest tutaj pewna nieścisłość, ale wynika ona po prostu z tego, że 20 lat przełapy wojną, rzeczywiście z niej trzeba jakoś wyjść. I tylko w takiej sytuacji, kiedy ponosimy całkowitą porażkę i nie realizujemy żadnego z postawionych celów, to warto się zapytać, jaka analiza i jakie właśnie założenia leżały u podstaw tej operacji, prawda? Bo jeżeli chodziło o zwalczanie Bin Ladena, to on został zabity, jakby wyśledzeni terroryści, którzy brali udział w zamachu, no i tutaj jakby ten cel został zrealizowany znacznie wcześniej. One raczej mają tłumaczyć, że po prostu wychodzimy w atmosferze porażki. No i trzeba tutaj jakieś słowa do tej sytuacji dobrać, ale one no, nie mogą tutaj być zbyt fortunne, no ale taka jest sytuacja, tak? Tutaj nie ma dobrych wyjść, tylko wyjścia złe. Jedno z tych złych wyjść zastosowane. Stany Zjednoczone w zasadzie zdają się ustami Joe Bidena trochę zaznaczać, że ta polityka utrzyma się na razie na takim, wobec Afganistanu utrzyma się na takim wycofanym kursie. Czy jednak pójdzie to w inną stronę, czy w tej chwili to jest taka gra na przeczekanie ze strony administracji amerykańskiej i jeszcze w jakiś sposób USA będzie się starało w tę sytuację ingerować? Wydaje mi się, że nie, dlatego że już powiedziano wycofanie finansowania armii afgańskiej. To jest oczywiste, no bo ona zostanie przejęta przez talibów, a więc trudno, żeby Amerykanie finansowali teraz armię talibów. A więc te kontakty z Afganistanem przyjmują Chiny. I Chińczycy myślę, że bardzo sprawnie zagospodarują tą pustkę po Stanach Zjednoczonych, podobnie jak nie wiem, Rosjanie na przykład w Syrii, czy Iran w Syrii bardzo mocno się zakorzenił i też Amerykanie opuszczają Syrię, opuszczają Irak, no po prostu rezygnują z tych swoich wpływów w tych krajach.
Czy to źle, czy dobrze, to oczywiście nie zamierzam w to wchodzić, bo to są kwestie polityki międzynarodowej, a tam nigdy nie ma nic dobrego, ani złego, jak są tylko interesy. Natomiast na pewno korzystają na tym Chińczycy, którzy poszerzają bardzo mocno swoją sprawę w kolejne państwo, to pamiętajmy, że wpływy w Afganistanie to jednocześnie bardzo duże zwiększenie wpływów także w Afganistanie to zwiększenie wpływów w Pakistanie także. No i oddziaływania także na Iran, więc tutaj zmienia się ta sytuacja geopolityczna i po porażce w Iraku i w Syrii i w Libii, jest to kolejne miejsce, gdzie Amerykanie tracą zupełnie swoje wpływy. Podobnie w Afryce zresztą, w innych państwach afrykańskich także, jak w Somalii wcześniej, no ale to był powiedzmy bardzo odległy czas. Natomiast obecnie bardzo mocno tracą wpływy w wielu miejscach i w to miejsce bardzo sprawnie wchodzą, jak mówi Chińczycy. Panie Macieju, na naszych oczach dzieje się historia w Afganistanie, ale dzieje się także na naszych granicach i na granicach na Litwie. Chodzi o to, co wydarzyło się ostatniej doby, między innymi na granicy. Straż Graniczna odnotowała 138 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Udaremniono przekroczenie 130 osobom, 8 cudzoziemców zostało zatrzymanych. Do ochrony granicy polsko-białoruskiej skierowano dodatkowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy to, co się w tej chwili dzieje na granicy z Białorusią, to jest element wojny hybrydowej? To pytanie zadają sobie eksperci. Ja też panu to pytanie zadaję. No tak, oczywiście tutaj sytuacja z Białorusią jest bardzo skomplikowana w ostatnich szczególnie miesiącach, chociaż oczywiście ta sytuacja jest trudna już od lat, ale ostatnie miesiące przyspieszyły jakby zdarzeń i tak jak Białoruś była mocno zinfiltrowana przez Rosję, tak w tej chwili jest już jakby jej prowincją i oczywiście tutaj należy spodziewać się wszelkiego rodzaju zarówno prowokacji, jak i działań właśnie wywiadowczych, czy po prostu z tego zbierania informacji. Starą taką metodą rosyjską było właśnie podejmowanie działań, które nie mają jakiegoś celu takiego jednoznacznego, tylko właśnie służą zbieraniu informacji o reakcji. Na pewno pamiętamy słynne akcje telefonów do żołnierzy polskich, prawda? Z telefonów, które potem ustalono, że właśnie gdzieś tam w terenie Federacji Rosyjskiej. No i telefony oczywiście z jakimiś tam informacjami, czy komuśkami, one nie służyły niczemu innemu niż właśnie zbieraniu informacji o reakcji naszych systemów, o możliwości odparcia takich działań informacyjno-informatycznych, prawda? No bo tutaj też pewne działania hakerskie mają miejsce. I tutaj tak samo z Białorusią, w tej chwili Białoruś jest, jak mówię, jakby częścią tutaj, nie mówię, że Federacji Rosyjskiej, ale na pewno pod całkowitym ich wpływem i kontrolą. Więc jak najbardziej tutaj trzeba na pewno spodziewać się różnego rodzaju prowokacji, ale jednocześnie nie można też zapominać o tym, że dla wielu Białorusinów też dramatycznie sytuacja się zmienia i żeby nie wylewać tej dziecka z kąpielą, że już tylko będziemy widzieć same prowokacje, a jednocześnie faktycznie być może trzeba tutaj weryfikować to, kto w jaki sposób się przedostać i dlaczego, bo mogą to być też uchodźcy polityczni.